wspomaga tego młodego zawodnika, właśnie wielokrotny mistrz świata. Jedziemy pierwszy wyścig dnia i miejmy nadzieję, że tutaj w sobotni wieczór piękne słońce da nam tutaj prawdziwy ogień. Orzeł Łódź, Wybrzeże Gdańsk, od Kredy Kościuch w czerwonym, Pieszczek w żółtym, Becker w niebieskim, w białym Jakub Jamruk. Jedziemy kto najlepiej na inaugurację, na łokcie w czerwonym i w żółtym. Już upadek, już jest niebezpiecznie. Krystian Pieszczek próbował przykleić się do Norberta Kościucha, ale było ciasno na tym pierwszym łuku i teraz trzymamy tutaj kciuki i drżymy, aby zawodnikowi w żółtym kasku, czyli Krystianowi Pieszczkowi, nic się nie stało. Podbiega do Krystiana Pieszczka Jakub Jamruk, który uderzył tam w niego, bo chyba był kontakt. Jak to widziałeś, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Za chwilę zresztą powtórki także będziemy obserwować. Brzydko to wyglądało, bardzo brzydko, bo z mojej perspektywy tak jakby dostał Krystian Pieszczek motocyklem. Zaraz zobaczymy to w powtórkach. Widzimy, że Krystian leży na torze. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Dwóch zawodników zresztą na torze, Jakub Jamruk i Krystian Pieszczek. Najważniejsze teraz, żeby nic zawodnikowi Gdańskiego Wybrzeża nic się nie stało. Popatrzmy tutaj na start. Bardzo dobry start Krystiana Pieszczka. No dociągnął go tu z pierwszego pola Kościuch. No i widzimy tutaj właśnie, oberwał motocyklem. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało jeszcze raz. W żółtym kasku Krystian Pieszczek, tu musiał troszeczkę powalczyć Norbert Kościuch. No i tu właśnie może z innego ujęcia kamery będziemy widzieć, jak to się stało. Widzimy, że prawy bark na pewno gdzieś tam oberwał. No jeszcze raz, zobaczmy teraz właśnie. No, no miejmy nadzieję, że nic wielkiego się nie stało poza siniakami. Jeszcze no obróciło tutaj Krystiana. Jakub Jamruk nie miał no, nic do zrobienia, bo bardzo szybko sytuacja się zdarzyła w tym właśnie w pierwszym łuku. Zawodnicy przecież w czwórkę wjeżdżają. Tu przegląd sytuacji Jakuba był i chciał właśnie wjeżdżać. Aj, bardzo brzydko to wyglądało. Jakub już widział, że ten start przegrał i chciał przycinać.